przechodzimy do punktu numer 3. Dobrze. Szanowni Państwo, tutaj mamy tak, tam gdzie macie w tekście kursywą, czyli znowu szkoła podstawowa 21, mamy znowu korektę dla tej szkoły, ale ona znowu wynika z prośby szkoły i uzgodnień z ZEO. Oni cały czas po prostu dopracowują nazwę tego zadania tak, aby je móc zrobić tak, żeby powstało to, o co chodzi, a nie to, co, to, co jest napisane, bo szkoła wie, co chce zrobić, ale nie zawsze dostaje dobrą informację od szkoły, jak to ma się nazywać. Dopiero potem na etapie komunikacji z ZEO oni to poprawiają. I to jest jedna poprawka oraz drugą autopoprawką. W punkcie 9, jak mamy remont kapitalny gzymsów i elewacji, to trzeba zamienić remont kapitalny gzymsów przecinek elewacji i wybicie ściany między pracowniami komputerowymi. Chodzi o po prostu rozszerzenie zadania. Wpłynęło do nas w tej sprawie pismo z szkoły. No właściwie dzisiaj faktem, można się zapoznać, jeśli ktoś chce. Stąd jest poprawka nieprzygotowana wcześniej. Czy są jakieś pytania do tych poprawek? Można to naprawdę tak rozumieć, to decyduje się o przeznaczeniu oszczędności pozostałych po przetargach do wysokości 5 tysięcy na remont zniszczonego urządzenia przeszkolą na 5. Może nie pamiętam. Nie wysłuchajcie tego ostatnio? Nie pamiętam. Tak. A to przepraszam bardzo, jeszcze trzeba to mówić. Jasne, panie Andrzeju. Przepraszam bardzo. To jest paragraf drugi, to jest paragraf, który dodajemy w tej uchwale. Wynika to z faktu, że pani z przedszkola na Pigonia przyszła do nas, poprosiła o taki zapis w uchwale, ponieważ oni starali się zawsze remontować to ogrodzenie własnymi siłami. Nie chcą wymieniać całego, ale jakiś krótki fragment tego ogrodzenia jest taki, że już po prostu fizycznie wypada ta krata z ogrodzenia. ZEO powiedział, że sfinansuje im to, ale pod warunkiem, że Rada Dzielnicy wystąpi z pismem deklarującym, że oszczędności z przetargu przeznaczy na to zadanie. Ja takiego pisma nie zdecydowałem się napisać i podpisać, ze względu na to, że uznałem, że to jest decyzja całej Rady. Dlatego to się znalazło tutaj i to najlepiej dowodzi tego, że to jest przypadek, że zaczęło o tym mówić. Natomiast bo mogę to zadać pismo, ale nie chciałem. Natomiast pewnie byśmy się na to nawet nie zdecydowali, gdyby nie to, że w pierwszym roku kadencji bodajże to była jedna z niewielu placówek, w której zabraliśmy oszczędność. A gospodarowała nimi dobrze. Dlatego przyczyniliśmy się do tego. Jeśli nie będzie tych oszczędności, całe koszty zostaną po stronie zero. Jeśli będą, no to sfinansują tą sprawę. Także w tym punkcie już na pewno. Czy są jakieś pytania, albo jeszcze coś wyjaśnić? Bo... A czasami zostają po remontach, bo to są bardzo często. Bardzo często zostają, ale rzadko zostają kwoty większe niż kilkaset złotych. Tak, to nie są wielkie kwoty, bo to jest taka końcówka 200-300 złotych. Ale dobrze, no, są jakieś pytania? Nie widzę, poddaję tylko głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 za 0,3.